Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najczcigodniejszy księża arcybiskupie, przewielebni kapłani, czcigodni organizatorzy konferencji, drodzy wierni, zgromadzeni tutaj i łączący się z nami za pośrednictwem internetu. W liście do Hebrajczyków czytamy słowa: każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał ofiary i dary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości i ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Słowa te odnoszą się do arcykapłanów Starego Testamentu. Ujawniają one, jak naucza Kościół, także istotne czynniki kapłaństwa katolickiego. Kapłan katolicki jest powołany przez Boga. Kapłan katolicki jest wybrany przez Boga spośród ludzi. Kapłan katolicki jest ustanawiany dla ludzi. Kapłan katolicki jest ustanawiany dla ludzi w sprawach odnoszących się do Boga. Kapłan katolicki jest człowiekiem grzesznym. Kapłan katolicki jest ustanawiany, aby składał Panu Bogu ofiary za grzechy. Kapłan katolicki jest ustanawiany, aby składał Panu Bogu ofiary za grzechy ludu i za swoje grzechy. Święty Paweł Apostoł Narodów pisze: niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Wystąpienie niniejsze stawia sobie za cel przedstawienie w istotnej kwestii eklezjalnej, duchowieństwa katolickiego i jego roli w czasach zamętu powszechnego. Każdy etap historii Kościoła ujawnia w mniejszym czy większym zakresie dwa fundamentalne problemy: grzech i błąd, herezję. Wątek poruszany już u początków Kościoła w listach świętego Pawła i świętego Jana. Te problemy, grzech i błąd, nie omijały także duchowieństwa. Byłoby metodologicznie możliwe ująć historię Kościoła w wymiarze ludzkim jako historię grzechów i błędów duchowieństwa. Równocześnie byłoby metodologicznie możliwe i budujące ująć historię Kościoła w wymiarze ludzkim jako historię cnót i zasług duchowieństwa, także w naszej ojczyźnie. Dokonując nawet ogólnego porównania poszczególnych etapów historii Kościoła, należy stwierdzić, że aktualnie, dzisiaj, od kilkudziesięciu lat, mamy do czynienia z nagromadzeniem problemów w niespotykanej skali. Na niektóre z tych problemów wskazał z troską obecny tutaj między nami ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga w swoim liście otwartym z 2015 roku. Biskup Atanazjus Schneider kilka lat temu postulował sformułowanie syllabusa współczesnych błędów rozpowszechnianych od kilkudziesięciu lat w Kościele.
a w trakcie swego pobytu w Anglii w 2014 roku udzielił obszernego wywiadu, w którym stwierdził między innymi: w Kościele są tak poważne problemy, iż możemy stwierdzić, że jesteśmy pogrążeni w wielkim kryzysie porównywalnym w historii Kościoła do kryzysu z IV wieku, gdy wśród znacznej części duchowieństwa szerzyła się herezja ariańska. Niektórzy świeccy i duchowni, w tym także osoby posiadające władzę, opowiadają się po stronie pogaństwa. Chciałbym zauważyć, że jesteśmy pogrążeni w czwartym wielkim kryzysie Kościoła, w tym ogromnym zamęcie dotyczącym doktryny i liturgii tkwimy już od 50 lat. Jak długo to potrwa? Być może Bóg okaże nam swoje miłosierdzie za 20, może za 30 lat. Diagnoza biskupa. Należy zauważyć, że wiele elementów trafnej diagnozy aktualnego stanu rzeczy możemy znaleźć w środowiskach często odsądzanych od czci i wiary, które od kilkudziesięciu lat, będąc w statystycznej mniejszości, bohatersko, jak bracia machabejscy, bronią ortodoksji katolickiej doktryny, katolickiego tradycyjnego kultu, katolickiej tradycyjnej moralności, bronią Kościoła katolickiego w jego odwiecznej strukturze, a w konsekwencji bronią dobra i zbawienia dusz ludzkich. I pomyśleć, że ci ludzie są uważani przez wielu za separujących się od Kościoła schizmatyków, nie katolików. Kościół katolicki jest doskonale zabezpieczony przeciw różnym meandrom dziejów pojawiającym się w świecie nurtom zwodniczym i problemom wewnętrznym. Dlatego w niniejszym wystąpieniu, które jest skromną próbą diagnozowania obecnego stanu Kościoła w wymiarze ludzkim, uciekniemy się do niezawodnych wskazań Kościoła katolickiego. Przy tak poważnej tematyce, tym bardziej, że podejmowana jest ona przez szeregowego kapłana w obecności biskupa, będzie stosowne ograniczenie do niezbędnego minimum werbalizowania refleksji własnej, a oddanie głosu niekontestowalnym autorytetom duchownych katolickich, poprzez które rozbrzmiewa niezawodny głos Kościoła katolickiego, głos katolickiej prawdy o kapłaństwie. Będzie zatem niniejsze wystąpienie kompilacją tekstów szlachetnych, będących wyrazem troski o Chrystusowe kapłaństwo, o Chrystusowy Kościół, troski o zbawienie dusz. Dwa elementy zasługują na podkreślenie. Przytoczone obszerne cytaty pośrednio obrazują spektrum problemów dotyczących duchowieństwa, na jakie napotykał Kościół w ciągu swoich dziejów. Po drugie, sama treść przywoływanych wypowiedzi zachowuje swoją nośność i może stanowić dla Kościoła doskonałą pomoc, aby w aktualnych, dzisiejszych czasach zamętu powszechnego przezwyciężyć przyćmienie tajemnicy katolickiego kapłaństwa i sprawić, aby zajaśniało ono na nowo blaskiem nieskazitelnej katolickiej doktryny, wzniosłego katolickiego kultu i świętości życia sług ołtarza. Święci uczą. Historia Sanctorum Magistra Vitae. Historia świętych
nauczycielką życia. Niechże więc nas dzisiaj, w aktualnym czasie zamętu powszechnego, święci uczą, pouczą, nauczą. Nie zaszkodzi osobom świeckim wysłuchać wzniosłych nauk o kapłaństwie. Zdrowe katolickie oczekiwania, jakie mamy od kapłanów, znajdą tu potwierdzenie. A jeśli tu i ówdzie oczekiwania osób świeckich od kapłana są niespójne z wolą Chrystusa i Kościoła, znajdą tutaj sprostowanie. Jeśli treści posłużą czcigodnemu duchowieństwu, Bogu niech będą dzięki. Teksty przywoływane powstawały na różnych etapach historii Kościoła i w jakiś sposób, często pośredni, ukazują całe spektrum problemów, z jakimi Kościół katolicki musiał zmagać się, aby te problemy przezwyciężyć, aby ocalić czystą chrystusową doktrynę i rozumienie kapłaństwa i mobilizować katolickie duchowieństwo do świętego życia, do porzucenia wad i do gorliwego wypełniania kapłańskich zadań. Kościół jest klerykalny. Kościół jest klerykalny w swej istocie. Z ustanowienia Chrystusa, kler, duchowieństwo katolickie, stanowi jego optima pars, najlepszą cząstkę Kościoła, cząstkę niezbędną z ustanowienia Chrystusa Pana. W swoim kazaniu, jakie wygłosił w Poznaniu w 1938 roku podczas jubileuszu księdza biskupa Antoniego Laubica, ksiądz Michał Kozal w roku poprzedzającym jego własną nominację biskupią mówił: kapłan w mistycznym ciele Chrystusa. Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie Boże budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju. Wobec tej prawdy nie może ulegać wątpliwości, że kapłan Chrystusowy mocą swego powołania i swej godności kapłańskiej wyrasta ponad zwykłych ludzi, bo Bóg powierza mu najważniejsze zadanie i w tym celu dopuszcza go do najściślejszego zjednoczenia ze sobą. Święty Paweł genialnym swym umysłem oświeconym łaską Bożą naprowadza nas w listach swoich na zrozumienie tej rzeczywistości nadprzyrodzonej. Od Niego dowiadujemy się, że jak Chrystus Pan za pomocą sakramentów świętych dokonuje niewidzialnych wprawdzie, a przecież niezaprzeczalnych zmian w duszach ludzkich. Te zmiany przyrównywać można do kształtowania się i rozwoju organizmu ludzkiego. Wiadomo, że żywe ciało wchłania w siebie surową, nieorganiczną materię, a drogą wewnętrznej przemiany przekształca ją i upodabnia do siebie. Z tej przekształconej i do siebie upodobnionej materii korzysta potem albo w ten sposób, że wzmacnia nią ogólnie cały organizm, albo też używa jej do odpowiedniego wyposażenia członków, lub wreszcie przeznacza ją na tworzenie narządów, czyli tych części ciała, które nie tylko same żyją, ale zarazem rozprowadzają siły i soki życiowe po całym ciele. Otóż rzecz podobna dzieje się w dziedzinie łaski. Pan Jezus przerabia, przekształca dusze nieśmiertelne. Z życia przyrodzonego podnosi je do życia nadprzyrodzonego. Celem przeprowadzenia tych zmian duchownych
otworzył, stworzył organizm nadprzyrodzony, który życiem i działaniem swoim przyrównany być może do ciała ludzkiego, mianowicie ustanowił Kościół Święty, czyli swoje ciało mistyczne. Sam jest głową tego ciała, Duch Święty duszą jego, a członkami wierni. Gdy teraz zrozumieć chcemy, co Chrystus Pan z duszą czyni, gdy do kapłaństwa ją wynosi, to pamiętajmy, że pierwszego, zasadniczego przekształcenia dokonuje Pan Jezus za pomocą Chrztu Świętego. W chwili Chrztu Świętego wlewa nowe życie do duszy, żyjącej dotąd tylko przyrodzonym życiem. Przemienia duszę do głębi, upodabnia do siebie, łączy ją ze sobą, wciela do swego cudownego ciała mistycznego, czyli włącza ją do Kościoła Świętego. Gdy zaś na wybranej duszy wyciska znamię kapłaństwa, wtedy nadprzyrodzone zjednoczenie osiąga swój punkt kulminacyjny. Dusza wówczas nie tylko jest w Kościele, nie tylko czynną rolę odgrywa w Kościele, ale należy do duchowego ośrodka Kościoła Świętego. Dusza kapłańska wchodzi w skład samego serca w mistycznym ciele Chrystusa Pana. W aktualnych czasach zamętu powszechnego, czasach grzechu i herezji, wzrasta rola nieskazitelnie ortodoksyjnych katolickich autorytetów duchownych z historii i dzisiejszych. Autorytety. Niech przemówią autorytety. Niech dzisiaj przemówią autorytety. Katolickie autorytety ortodoksyjnych duchownych. Bardziej niż wykład, niniejsze wystąpienie jest kompilacją, zestawieniem tekstów katolickich autorytetów duchownych, treści dotyczących kapłaństwa, tożsamości kapłana, wypełniania jego misji i świętości jego życia. Dla przejrzystości wystąpienia treści podzielimy zatem na kilka zakresów tematycznych: tożsamość kapłana, aktualne cienie stanu kapłańskiego, zadania kapłana, do których należą kształcenie się, głoszenie katolickiej doktryny, sprawowanie katolickiego kultu i prowadzenie życia świętego oraz refleksje końcowe. Tożsamość kapłana. Święty Pius X, Józef Sarto, urodził się w roku 1835. Wyświęcony na kapłana, z wielką gorliwością spełniał obowiązki pasterskie. W roku 1884 został biskupem Mantui, w roku 1893 patriarchą Wenecji i kardynałem. W roku 1903 został wybrany papieżem i wybrał imię Pius X. Ożywił w Kościele życie eucharystyczne i bronił ortodoksyjnej doktryny katolickiej przeciw szerzącym się wówczas błędom modernizmu. Napisał w tej sprawie encyklikę Pascendi Dominici Gregis. Zmarł w 1914 roku. W katechizmie święty Pius X tak naucza o kapłaństwie, o sakramencie kapłaństwa. Czym jest sakrament kapłaństwa? Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę administrowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament
charakter sługi Bożego. Dlaczego w odniesieniu do tego sakramentu mówi się o stopniach kapłaństwa? W odniesieniu do tego sakramentu mówi się o stopniach kapłaństwa, gdyż ten sakrament obejmuje kolejne stopnie, które są wzajemnie podporządkowane i tworzą świętą hierarchię. Jakie są stopnie kapłaństwa? Najwyższym stopniem jest biskupstwo, które obejmuje pełnię kapłaństwa, a następnie kapłaństwo, diakonat, subdiakonat i pozostałe tak zwane niższe stopnie kapłaństwa. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa? Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa podczas ostatniej wieczerzy, gdy udzielił apostołom i ich następcom władzy konsekrowania Przenajświętszego Sakramentu. Następnie w dzień swego zmartwychwstania udzielił im władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów, a więc ustanowił ich pierwszymi kapłanami nowego przymierza w pełni ich władzy kapłańskiej. Kto jest szafarzem sakramentu kapłaństwa? Szafarzem sakramentu kapłaństwa jest biskup. Czy godność kapłana chrześcijańskiego jest wielką godnością? Godność kapłana chrześcijańskiego jest w istocie wielką godnością z powodu dwojakiej władzy, którą Jezus Chrystus udzielił kapłanom, a więc władzy nad Jego rzeczywistym ciałem i nad Jego ciałem mistycznym, czyli Kościołem, oraz z powodu boskiej misji, która została powierzona kapłanom, aby prowadzili ludzkość do wiecznego zbawienia. Czy kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele? Kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele, gdyż bez niego wierni byliby pozbawieni ofiary mszy świętej i większej części sakramentów, nie miałby ich kto nauczać zasad wiary i byliby jak trzoda bez pasterza, wydana na łup wilków, a więc Kościół nie mógłby przetrwać w takiej formie, jak go ustanowił Jezus Chrystus. Czy zatem kapłaństwo katolickie będzie zawsze istnieć? Kapłaństwo katolickie będzie zawsze istnieć aż do końca czasu, pomimo wojny, jaką z nim prowadzą siły piekła, gdyż Jezus Chrystus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą przeciwko Jego Kościołowi. Czy grzechem jest znieważanie kapłanów? Znieważanie kapłanów jest bardzo ciężkim grzechem, gdyż zniewagi i obelgi wymierzone w kapłanów spadają na samego Jezusa Chrystusa, który powiedział swym apostołom: kto wami gardzi, ten mną gardzi. Z jakich powodów powinno się wybierać wstąpienie do stanu duchownego? Wstąpienie do stanu duchownego powinno się wybierać wyłącznie na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Co jest niezbędne, aby wstąpić do stanu duchownego? Aby wstąpić do stanu duchownego, niezbędne jest przede wszystkim powołanie od Boga. Jak ktoś może się dowiedzieć, czy Bóg daje mu powołanie do stanu duchownego? Aby dowiedzieć się, czy Bóg daje komuś powołanie do stanu duchownego, należy modlić się gorąco o poznanie woli Bożej, poradzić się biskupa albo uczonego i roztropnego spowiednika, pilnie rozważyć, czy jest się w stanie podołać studiom, posługom i obowiązkom stanu duchownego. Czy złe byłoby wstąpienie do stanu duchownego bez powołania? Gdyby ktoś wstąpił do stanu duchownego bez powołania, to popełniłby nader poważne zło i narażałby się na ryzyko utraty zbawienia. Czy popełniliby grzech rodzice,
którzy z ludzkich względów przymuszaliby swoich synów do wstąpienia do stanu duchownego bez powołania, rodzice, którzy z ludzkich względów przymuszaliby swoich synów do wstąpienia do stanu duchownego bez powołania, popełniliby bardzo ciężki grzech, gdyż przywłaszczaliby sobie w ten sposób wyłączne prawo Boga do wybierania Jego sług, a własne dzieci narażaliby na ryzyko wiecznego potępienia. Jakie są obowiązki wiernych względem tych, którzy zostali powołani do kapłaństwa? Wierni powinni pozostawić swym dzieciom i osobom zależnym pełną wolność pójścia za głosem powołania, modlić się do Boga, aby zechciał udzielić swemu Kościołowi dobrych pasterzy i gorliwych sług. Modlitwy te powinny być odmawiane zwłaszcza w okresie suchych dni. Okazywać szczególny szacunek osobom poświęconym służbie Bożej przez święcenia kapłańskie. Tak naucza święty papież Pius X w swoim katechizmie. Aktualne cienie stanu kapłańskiego. Słowa natchnione Pisma Świętego ujawniają z podziwu godną wyrazistością i dzisiejsze niedomogi stanu kapłańskiego. Z księgi Nachuma: drzemią pasterze Twoi, zasnęli Twoi mocarze, lud Twój rozproszył się po górach i nie ma, kto by go zgromadził. Z księgi Jeremiasza: nawet prorok i kapłan, niczego nie pojmując, błąkają się po kraju. Z księgi Malachiasza: wy zaś zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się prawu, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów, a przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Jest problem kapłańskiego grzechu i jest problem kapłańskiej nieortodoksji. I mamy zjawiska zdumiewające. Odkształcanie katolickiej doktryny, kultu i moralności w niejednym przypadku cieszy się poparciem i brakiem konsekwencji. Natomiast ortodoksja w zakresie doktryny, kultu i moralności napotyka niejednokrotnie restrykcje rozmaite. Jest jakiś lęk przed pełnym katolickim realizowaniem katolickiego kapłaństwa. Biskupi i kapłani świątobliwi i wierni są w niejednym środowisku traktowani także przez innych duchownych jako persona non grata. Takie są zjawiska i wiele innych. Dobrze będzie, jeśli dzisiaj katoliccy duchowni, wierni katolickiemu depozytowi wiary, będą mieli w pamięci słowa, jakie święty Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, napisał w liście do Polikarpa: niech cię nie trwożą ci, którzy wydają się godnymi wiary, a nauczają błędu. Bądź nieugięty, jak uderzane młotem kowadło.
nieprzemijalne zadania kapłana. Znajomość i głoszenie katolickiej doktryny. Kształcenie się. W Księdze Malachiasza czytamy: wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana zastępów. Apostoł narodów daje młodemu biskupowi Tymoteuszowi takie troskliwe rady i polecenia. Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. A wiernych święty Paweł napomina, aby kapłanów nauczających Bożej doktryny otaczali szczególnym szacunkiem. Pisze: prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Święty Izydor, biskup, w Księdze Sentencji podaje motywy mobilizujące do czytania, do kształcenia się. Pisarz uczony w sprawach Królestwa Niebieskiego. Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie. Jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem. Kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie. Czytanie Ksiąg Świętych przynosi podwójną korzyść. Wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga. Przy czytaniu należy zwrócić uwagę na dwie sprawy. Najpierw, jak Pismo Święte jest rozumiane, a następnie, jaka wynika z niego korzyść lub jaką ma powagę. Wtedy bowiem każdy będzie otwarty na rozumienie tego, co czyta, a poza tym będzie zdolny do przekazania zdobytych wiadomości. Gorliwy czytelnik będzie chętniejszy do wprowadzenia w życie tego, co przeczytał, niż do zdobycia wiadomości. Mniejsza jest bowiem kara za to, że się nie zna tego, czego się pragnie, niż za niewypełnienie tego, co się poznało. Podobnie jak czytając pragniemy się czegoś dowiedzieć, tak wiedząc, że to, co przeczytaliśmy, jest słuszne, powinniśmy wprowadzać w czyn. Sens Pisma Świętego można poznać tylko po nawiązaniu z nim zażyłości, przez czytanie, stosownie do tego, co jest napisane. Ceń
mądrość, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz. Im bardziej ktoś wnika w słowa Pisma Świętego, tym głębsze zdobywa z nich zrozumienie, tak jak ziemia, która im lepiej jest uprawiana, tym obfitsze przynosi owoce. Są ludzie, którzy posiadają łatwość pojmowania, ale zaniedbują czytanie, przez co gardzą tym, czego mogliby się dowiedzieć przez lekturę. Inni natomiast odznaczają się miłością do wiedzy, ale przeszkadza im tempota umysłu. Ci jednak przez wytrwałą lekturę dowiadują się o tym, czego z powodu lenistwa nie wiedzą bardzo zdolni. O ile ten, kto powolny jest w przyswajaniu sobie wiadomości, otrzymuje nagrodę stosownie do swej dobrej woli i włożonego wysiłku, to ów, kto otrzymany od Boga zdolności marnuje, skazuje się na potępienie, ponieważ gardzi darem, który otrzymał, i grzeszy lenistwem. Bez pomocy łaski, chociaż wiedza dochodzi do uszu, nigdy nie dociera do serca. Wprawdzie dźwięczy na zewnątrz, ale niczego nie osiągnie wewnątrz. Słowo Boże, które dotarło do uszu, wtedy dopiero dociera do głębin serca, kiedy Boża łaska porusza wewnątrz duszę, aby ją zrozumiała. Nauczanie innych. Sam Pan Jezus nakazał apostołom: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Apostoł narodów mówi: nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. I z pokorą wyznaje: nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, i stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem, a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Zadaniem kapłana jest zatem pokornie przekazywać wszystko to, czego Pan Jezus nauczał. Cały, nieskażony, niezmutowany, nieodkształcony, katolicki depozyt wiary, depositum fidei, nieskazitelny skarb, należy go poznawać, przyswajać, głosić wiernie. Głoszenie to obejmuje zarówno wykład
pozytywny prawd wiary, jak i wykazanie błędu, aby przed błędem i grzechem duszę przestrzec i do przyjęcia prawdy i wytrwania w prawdzie i łasce duszę skłonić, aby duszę od piekła ocalić i do nieba doprowadzić. Święty Ambroży, biskup, pisał w liście do biskupa Konstancjusza: oświecaj wiernych przez swoje słowa. Przyjąłeś urząd kapłański i siedząc przy sterze Kościoła przeprowadzasz ten statek przez wiry morskie. Trzymaj więc mocno ster wiary, aby się nie poddał potężnym falom nawałnic tego świata. Wielkie to i rozległe morze, ale się go nie lękaj, albowiem sam Pan krąg ziemi na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Jest pewne, że wśród zmiennego świata Kościół Pana, zbudowany na fundamencie apostołów, pozostaje na nim niewzruszony, mimo iż wokoło niego burzy się rozpętane morze, uderzają weń fale, lecz nie mogą nim zachwiać, a chociaż często prądy świata z szumem rozbijają się o niego, pozostaje on dla wszystkich zbawiennym i bezpiecznym portem. A jeśli nawet rzuca nim morze, to przecież unoszą go wody, te wielkie rzeki, o których powiedziano, rzeki swój głos podnoszą. Istotnie płyną rzeki dzwona Kościoła, wody zaczerpnięte z Chrystusa i udzielane przez Ducha Świętego. Podnoszą one swój głos, bo przelewają się łaską Ducha. Ta rzeka nawadnia lud Boży, a jej wartki nurt rozwesela duszę ukojoną i pełną pokoju. Kto czerpie z pełni tej rzeki, jak na przykład Jan Ewangelista lub Piotr czy Paweł, ten podnosi swój głos i tak jak apostołowie niesie słowo Ewangelii aż po krańce ziemi i głosi Pana Jezusa Chrystusa. Uzyskaj więc od Chrystusa to, by i twój głos się podniósł. Zbieraj wodę Chrystusową, tę, która wysławia Pana. Zbieraj tę wodę z wielu miejsc, w których chmury proroków ją wylały. Ktokolwiek więc gromadzi w sobie tę wodę z gór lub czerpie ją ze źródeł, ten później poi nią ziemię jak deszczem padającym z obłoków. Napełnij tą wodą twe serce i twój umysł, abyś i ty sam nawodnił się z własnych źródeł. A dzieje się to wtedy, gdy wiele się czyta i pojmuje. Ten, kto jest pełen, może dawać innym. Bo tak mówi Pismo, kiedy obłoki wzbierają deszczem, nawadniają ziemię. Niech więc twoje słowa płyną obficie, niech będą przejrzyste i jasne. W ten sposób dasz twojemu ludowi pouczenie, które go pociągnie, a lud ten urzeczony tym, co mówisz, pójdzie za tobą z dobrej woli tam, dokąd go prowadzisz. To, co mówisz, niech będzie pełne treści. Salomon tak to określa: na wargach rozumnego jest mądrość i jeszcze usta rozumnych szerzą umiejętność. To znaczy, niech to, co mówisz, będzie oczywiste i zrozumiałe samo przez się, a wtedy twoje wywody nie będą potrzebowały innego jeszcze uzasadnienia,
lecz będą same w sobie dowodem. I niech nie wychodzi z Twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia. Święty Bonifacy, biskup i męczennik, pisze w jednym ze swoich listów do duchowieństwa: troskliwy pasterz czuwający nad swoją owczarnią. Kościół jest jakby wielką łodzią płynącą po morzu tego świata. Gdy uderzają weń liczne fale doświadczeń, nie wolno jej porzucać, trzeba natomiast kierować. Przykłady tego znajdujemy u pierwszych ojców, Klemensa, Korneliusza i wielu innych w Rzymie, Cypriana w Kartaginie, Atanazego w Aleksandrii. Za czasów pogańskich cesarzy kierował łodzią Chrystusa, jego umiłowaną oblubienicą, to jest Kościołem, nauczając, broniąc, pracując i cierpiąc aż do przelania krwi. Kiedy o nich myślę oraz im podobnych, ogarnia mnie przerażenie. Lęk i obawa mnie przenikają i otacza mnie ciemność moich grzechów i bardzo chciałbym opuścić ster Kościoła, który mi powierzono, gdybym tylko znalazł usprawiedliwienie w przykładzie ojców lub w słowach Pisma Świętego. A zatem, skoro tak się rzeczy mają i prawda może się utrudzić, ale nigdy ulec ani okłamać, strudzony mój duch ucieka się do tego, który przez usta Salomona powiada: miej ufność w Panu, a nie polegaj na własnej roztropności. We wszystkich Twych sprawach pamiętaj o Nim, a On pokieruje Twymi krokami. Oraz imię Pana jest zamkiem warownym, do Niego ucieka się sprawiedliwy i będzie ocalony. Stójmy zatem mocno przy sprawiedliwości. Przygotujmy siebie na doświadczenia, abyśmy otrzymali pomoc od Boga i wołajmy do Niego: Panie, Tyś dla nas ucieczką z pokolenia na pokolenie. Złóżmy naszą ufność w tym, który nam zwierzył cały ten ciężar. To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy wspólnie z tym, który jest wszechmocny, który mówi: jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie. Stańmy do walki aż do nadejścia dnia Pana, albowiem przyszły na nas dni utrapienia i ucisku. Jeśli się tak Bogu spodoba, oddajmy życie za święte prawa naszych ojców, abyśmy zasłużyli na wieczne z nimi dziedzictwo. Nie bądźmy jako nieme psy, nie bądźmy milczącymi gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem, ale pasterzami troskliwymi, czuwającymi nad owczarnią Chrystusa. Dopóki Bóg udziela nam siły, głośmy całą prawdę Bożą wielkim i małym, bogatym i ubogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie w porę. Tak właśnie polecił czynić święty Grzegorz w swej księdze Reguły Pasterskiej. Święty Wawrzyniec z Brindisi, kapłan, w kazaniu na Wielki Post mówi: głoszenie Słowa Bożego jest zadaniem apostolskim. Do prowadzenia życia duchowego, które posiadamy wspólnie z aniołami i niebieskimi duchami, stworzonymi jak i my na obraz i podobieństwo Boże, niezbędny jest pokarm łaski Ducha Świętego i miłości Bożej. Łaski zaś i miłości
nie ma bez wiary, albowiem bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiara natomiast nie rodzi się bez głoszenia Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Toteż głoszenie Słowa Bożego jest konieczne do życia duchowego, podobnie jak sianie ziarna do życia cielesnego. Dlatego Chrystus powiada: siewca wyszedł siać. Wyszedł siewca jako głosiciel sprawiedliwości. Takim głosicielem był niegdyś, jak czytaliśmy, sam Bóg, gdy przemawiając z nieba przekazał całemu ludowi na pustyni prawo sprawiedliwości. Kiedy indziej głosicielem był anioł pański, który na miejscu płaczu wyrzucał ludowi przekroczenie prawa Bożego, a wszyscy synowie Izraela, usłyszawszy te słowa, skruszeni w sercu, zanieśli się głośnym płaczem. Także i Mojżesz, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, na stepach Moabu głosił całemu ludowi prawo Pana. Wreszcie Chrystus, Bóg i człowiek, przyszedł, aby głosić Słowo Pańskie. W tym też celu wysłał apostołów, podobnie jak przedtem wysyłał proroków. Głoszenie jest zatem zadaniem apostolskim, anielskim, chrześcijańskim, Bożym. Słowo Boże tak dalece obfituje we wszelkie dobro, iż jest niejako skarbcem wszystkich dóbr. Z Niego rodzi się wiara, z Niego nadzieja, z Niego miłość, z Niego wszystkie cnoty, wszystkie dary Ducha Świętego. Wszystkie błogosławieństwa ewangeliczne, wszystkie dobre czyny, wszystkie zasługi życia, wszelka chwała niebios. Przyjmijcie zaszczepione w was Słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Słowo Boże jest zatem światłem umysłu i ogniem woli, po to, aby człowiek mógł Boga poznać i miłować. Dla duchowego człowieka, który żyje przez łaskę z Ducha Świętego, Boże Słowo jest chlebem i wodą, ale chlebem słodszym od plastra miodu i wodą pożywniejszą od wina i mleka. Dla duszy jest skarbnicą duchowych zasług, dlatego nazywa się je złotem, kosztownym kamieniem, przeciw grzesznej zatwardziałości serca jest młotem, a także przeciw światu, ciału i szatanowi, mieczem zadającym śmierć wszelkiemu grzechowi. Czasy zamętu powszechnego. Dzisiaj, nie od dzisiaj, jest problem ignorancji niezawinionej i jest problem ignorancji zawinionej. Jest problem zdolności, zdatności do poznawania i wiernego krzewienia katolickiej, niezmutowanej, nieskazitelnej doktryny. Zawsze, ale szczególnie w czasach zamętu powszechnego, skarbem dla Kościoła jest kapłan, którego cechą jest, jak moglibyśmy powiedzieć, zrównoważenie doktrynalne. Nie szuka rozgłosu dla rozgłosu. Nie szuka zaszczytów dla zaszczytów. Nie szuka oryginalności dla oryginalności. Wiernie i cierpliwie przekazuje cały, nieuszczuplony, nieskażony, nieodkształcony katolicki depozyt wiary. Pięknie pisze święty Bruno z Querfurtu, biskup do cesarza Henryka. Jakkolwiek nędzni, bojąc się, żebyśmy tego życia nie zmarnowali i w dniu śmierci nie okazali się nadzy, ile tylko tchnie łaska Ducha Świętego, staramy się działać,
i pracować. Dwie kwestie szczegółowe. Pierwsza, wykazanie błędu. Jest dzisiaj taki nurt redukcyjny, który postuluje: nie krytykujmy, mówmy pozytywnie. W księdze proroka Izajasza czytamy nakaz Boży: clama fortiter, necesses, quasi tuba exalta vocem tuam, et annuncia populo meo scelera eorum, et domui jako peccata eorum. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś głos twój jak trąba, wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. A apostoł narodów pisze do Tymoteusza, do młodego duchownego: zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na jego pojawienie się, i na jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd. Poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim. Znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Jest takie wspaniałe dzieło, na którym wychowywały się przez wieki całe pokolenia katolickich duchownych. Regula pastoralis, reguła pasterska świętego Grzegorza Wielkiego, papieża. Czytamy w niej między innymi: pasterz niech będzie roztropny w mówieniu, a pożyteczny. Przepraszam. Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu. Nie powinien rozgłaszać tego, o czym należałoby milczeć, ani zamilczać tego, co się powinno powiedzieć. Albowiem podobnie jak nierozważne słowo wprowadza w błąd, tak nieroztropne milczenie pozostawia w błędzie tych, którzy mogliby poznać prawdę. A tymczasem nierozważni pasterze w obawie przed utratą ludzkich względów często powstrzymują się od otwartego głoszenia tego, co słuszne. Nie strzegą owczarni, powiada prawda, z gorliwością dobrych pasterzy, ale postępują jak najemnicy, uciekając w obliczu nadchodzącego wilka, zasłaniając się milczeniem. Dlatego Pan karci ich przez proroka, mówiąc: to nieme psy, niezdolne, aby zaszczekać. Dlatego też oskarża się dalej w słowach: nie stanęliście naprzeciw, ani nie budowaliście murów wokół domu Izraela, aby się ostać w walce w dniu Pana. Stanąć naprzeciw oznacza odważnym słowem stanąć w obronie owczarni przeciw władcom tego świata. Ostać się w walce w dzień Pana oznacza stawić czoła wojującym bezbożnym ze względu na umiłowanie sprawiedliwości. Czymże jest dla pasterza lęk przed mówieniem prawdy, jeżeli nie ucieczką w milczenie? Kto zaś staje w obronie owczarni, ten wznosi przeciwko nieprzyjaciołom mur wokół domu Izraela. Dlatego powiedziane:
popadającemu w grzechy ludowi. Prorocy Twoi miewali dla Ciebie widzenia próżne i bezsensowne. Nie odsłaniali Twej nieprawości, by Cię skłonić do nawrócenia. W Piśmie Świętym proroków nazywa się niekiedy nauczycielami, którzy przez ujawnienie przemijalności rzeczy obecnych ukazują przyszłe. Słowo Boże wyrzuca im fałszywe widzenia, bo lękając się wystąpić przeciwko złu, tchórzliwie schlebiają grzesznikom, obiecując bezpieczeństwo. Nie odsłaniają nieprawości grzeszników, ponieważ powstrzymują się od karcenia. Słowa skarcenia są jakby kluczem, który odsłania winę nierzadko nieznaną nawet temu, który ją popełnił. Stąd święty Paweł powiada, abyś mógł przekazywać zdrową naukę i przekonywać opornych. Stąd i Malachiasz mówi, wargi kapłana powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą u niego szukali, bo jest on wysłannikiem Pana zastępów. Stąd także Pan upomina przez Izajasza, krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś Twój głos jak trąba. Tak więc ktokolwiek staje się kapłanem, podejmuje się zadania herolda. Ma on ogłaszać nadejście straszliwego sędziego, który się zbliża. Jeżeli więc kapłan nie umie sprawować posługi głoszenia, jakże będzie wołał ów niemy herold? Dlatego właśnie Duch Święty spoczął nad pierwszymi pasterzami w postaci języków, tych, których napełnił, uczynił natychmiast zdolnymi do głoszenia o Nim. Wniosek nasuwa się klarowny. Oprócz wykładu pozytywnego należy także ujawniać błąd i grzech, wskazać na błąd i grzech, wykazać błąd i grzech, przed błędem i grzechem przestrzec. To także jest wyrazem troski pasterskiej kapłana, aby duszę od błędu i grzechu odwieść, a do życia w prawdzie i łasce skłonić, aby duszę od piekła ocalić i do nieba doprowadzić. I druga kwestia szczegółowa. Problem ortodoksji i restrykcji. Otóż bywa dzisiaj, i to nierzadko, że nagrodą za ortodoksję są restrykcje. Kapłan nieskazitelnej katolickiej ortodoksji otrzymuje nagrodę w postaci restrykcji rozmaitych. Cóż na to powiedzieć? Proszę pozwolić, że ograniczę się do jednego skromnego spostrzeżenia. Każdy dobry ojciec cieszy się, kiedy jego syn rozwija się, czyni dobro, uczciwie układa swoje życie i mówi prawdę. Każdy biskup o mentalności na wskroś katolickiej będzie się cieszył, kiedy kapłan rozwija się, czyni dobro, uczciwie układa swoje życie i mówi prawdę. Będzie uważał takiego kapłana za najlepszego sprzymierzeńca w krzewieniu sprawy Bożej. W zakonie każdy prowincjał i generał o mentalności na wskroś katolickiej będzie się cieszył, kiedy kapłan, zakonnik rozwija się, czyni dobro, uczciwie układa swoje życie i mówi prawdę.
będzie uważał takiego kapłana, zakonnika za najlepszego sprzymierzeńca w krzewieniu sprawy Bożej. Obowiązek sprawowania katolickiego kultu. Istotą kapłaństwa jest składanie ofiary, oddawanie Panu Bogu chwały, sprawowanie kultu. Kapłan jest kustos Eucharistie, stróżem Najświętszego Sakramentu. I każdy sakrament jest sprawowaniem katolickiego kultu i sprowadzaniem łask z nieba na dusze wiernych. I codzienny kapłański brewiarz, odmawiany digne, attente, ac devote, jest oddawaniem Panu Bogu chwały. Co się stało w ostatnich kilkudziesięciu latach z katolickim kultem? Co się stało w ostatnich kilkudziesięciu latach z kultycznym wymiarem kapłaństwa? Czyż nie można odnieść do rewolucji przy ołtarzu dramatycznych słów proroka Jeremiasza? Ich kapłani i prorocy, ci, którzy mówią do drzewa, ty jesteś moim ojcem, a do kamienia ty mnie zrodziłeś, do mnie zaś obracają się plecami, a nie twarzą. Dałem im tylko przykazanie, słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali, ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Odwrócili się plecami, a nie twarzą. Odwrócili się plecami, tyłem do krzyża, tyłem do ołtarza, tyłem do tabernakulum. Boży porządek kultu, katolicki porządek kultu, ad orientem, ku Bogu, ku Chrystusowi, ku krzyżowi, ku tabernakulum. Jest taka lektura ważna, wspomniana dzisiaj przez księdza Darka. Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae, podpisana przez kardynała Ottavianiego i kardynała Bacciego. Kapłan, który zaczyna składać Panu Bogu ofiarę mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, czyni rzecz dobrą. Czyni to, co czynił przez wieki Kościół. Kapłan, który składa Panu Bogu ofiarę mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, czyni rzecz bardzo dobrą. Czyni to, co czynił przez wieki Kościół. Kapłan, który składa Panu Bogu ofiarę mszy świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim, czyni rzecz wybornie katolicką. Czyni to, co czynił przez wieki Kościół. Nieskazitelny katolicki kult. Prowadzenie życia świętego. Święty Paweł tak poleca Tytusowi duchownemu: we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Święty Grzegorz Wielki w homilii do księgi Ezechiela pisze: Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad domem Izraela.
Należy zauważyć, że Pan nazywa stróżem tego, kogo wysyła z posługą przepowiadania. Stróż stoi zawsze na miejscu wysokim, aby z daleka widzieć, czy ktoś nie nadchodzi. Każdy więc, kto został ustanowiony stróżem ludu, powinien stać wysoko pod względem prawości życia, aby innym mógł służyć przestrogą. Święty Jan Kapistran w traktacie Zwierciadło duchowieństwa pisze: życie pobożnych duchownych daje światło i pokój. Ci, którzy są powołani do stołu Pana, powinni promieniować przykładem życia obyczajnego, zasługującego na pochwałę, wolnego od wszelkiej pospolitości i skażenia. Żyjąc uczciwie jako sól ziemi dla siebie i dla innych oraz oświecając drugich jasnym rozeznaniem jako światłość świata, niech pamiętają, że najwyższy nasz nauczyciel Jezus Chrystus nie tylko do apostołów i uczniów, ale także do wszystkich następców, kapłanów i duchownych wypowiedział słowa: wy jesteście solą ziemi. Jeśli zaś sól zwietrzeje, jakże się stanie na powrót solą? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Duchowieństwo skalane i nieczyste, przepełnione brudem przywar, skrępowane więzami grzechów, słusznie deptane jest przez ludzi jako nędzne błoto. Tacy duchowni nie są użyteczni ani dla siebie, ani dla drugich. Bo jak mówi święty Grzegorz, ten, kto postępuje nagannie, sprawia, że jego przepowiadanie doznaje wzgardy. Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy się trudzą głoszeniem słowa i nauczaniem. Istotnie, kapłani święci zasługują na podwójną cześć odnoszącą się do rzeczy i osoby, albo inaczej na cześć ziemską i duchową, doczesną i wieczną. Choć bowiem mieszkają na ziemi i wraz ze śmiertelnymi stworzeniami poddani są koniecznościom natury, to jednak usilnie zabiegają o wspólnotę z aniołami w niebie, aby jako roztropni słudzy okazać się miłymi dla Króla. Dlatego podobnie jak słońce wznosi się na wysokim niebie, tak niechaj świeci światłość duchownych przed ludźmi, aby patrząc na nich i na ich czyny dobre, chwalili Ojca, który jest w niebie. Wy jesteście światłością świata. Podobnie jak światło nie tylko samo siebie oświeca, ale wysyłając swe promienie oświeca wszystko, co widzialne, tak też świetlane życie świętych i sprawiedliwych duchownych blaskiem świętości oświetla i napawa pokojem tych, którzy na nie patrzą. Kto zatem otrzymał zadanie troszczenia się o innych, na samym sobie powinien okazać, jak trzeba postępować w domu Bożym. Święty Piotr Chryzolog, biskup, w jednym ze swoich kazań pisze: proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą. Prosi nas święty Paweł, a raczej to Bóg sam prosi za pośrednictwem apostoła, ponieważ bardziej pragnie być miłowany niż wzbudzać lęk, bardziej pragnie być ojcem niż panem. Tymi zaś słowami ukazuje apostoł wszystkim ludziom najgłębszą istotę kapłaństwa,
abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą. O niesłychana godności chrześcijańskiego kapłaństwa. Tutaj człowiek sam jest dla siebie ofiarą i kapłanem, nie szuka poza sobą, co mógłby ofiarować Bogu. Sam w sobie i z sobą przynosi to, co winien za siebie złożyć Bogu w ofierze. Ofiara nie ulega zniszczeniu i kapłan pozostaje ten sam. Ofiara żyje nadal, a kapłan jej nie zabija. Proszę was, bracia, powiada apostoł, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą. Bracia, taka ofiara ma wzór w ofierze Chrystusa, który ciało swe wydał za życie świata, a przecież pozostał żywym. On to uczynił siebie żywą ofiarą, albowiem zabity nie przestał żyć. W takiej ofierze śmierć odebrała swą należność, ale żertwa ofiarna żyje niezniszczona. I dlatego śmierć doznaje klęski. Stąd to męczennicy rodzą się, gdy umierają, zaczynają życie, gdy je kończą, żyją, gdy są zabijani, jaśnieją na niebie, kiedy na ziemi ogłasza się ich koniec. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą i świętą. O tym właśnie mówi prorok: nie chciałeś ofiary i daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Bądź przeto ofiarą i kapłanem Boga. Obyś nie zaprzepaścił tego, co dała ci i powierzyła moc Boża. Przywdziej szatę świętości, przepasz się pasem czystości. Chrystus niech będzie osłoną twej głowy, krzyż na twym czole niechaj broni cię zawsze. Strzeż w swoim sercu sakramentu Bożych pouczeń, rozpal wonne kadzidło twojej modlitwy, pochwyć miecz ducha, serce swe uczyń ołtarzem. W ten sposób z ufnością złóż swoje ciało na ofiarę dla Boga. Bóg pragnie wiary, nie śmierci. Modlitwy żąda, nie krwi. Daje się przebłagać szczerością serca, nie śmiercią. Wskazał na to, gdy zażądał od Abrahama ofiary syna. Cóż bowiem, jeśli nie siebie samego ofiarował Abraham w swoim synu? I czego, jeśli nie wiary wymagał od Abrahama Bóg, który jak ofiarować nakazał, tak nie dozwolił zabić? Nie może wszak umrzeć ten, kogo dosięgnie miecz przynoszący życie. Niechaj więc Bóg nasz, który jest drogą, prawdą i życiem, wybawi nas od śmierci i doprowadzi do życia wiecznego. Święty Jan Leonardi, kapłan, w czasach, kiedy nagliła reforma duchowieństwa, pisze odważnie do papieża Pawła V. Wszyscy, którzy dążą do reformy obyczajów, powinni wpierw i nade wszystko szukać chwały Boga. Od Niego, dawcy wszelkiego dobra, niech oczekują i wypraszają pomoc w tej zbawiennej i mozolnej pracy. Następnie niech się ukażą tym, których pragną przemienić, jako zwierciadła wszelkich cnót, jako światła umieszczone na świeczniku, aby prawością życia i blaskiem obyczajów świecić wszystkim, którzy są w domu Bożym. W ten sposób, zamiast narzucać reformę, poprowadzą do niej z całą słodyczą. Nie można bowiem, jak uczy Sobór Trydencki, wymagać od ciała tego, czego brak jest głowie, bo wówczas uległby zachwianiu ład i porządek całej rodziny Pana. Wreszcie, jako mądrzy lekarze, niech się starają rozpoznać dokładnie wszystkie choroby Kościoła
oraz właściwe środki pomocy, tak aby wobec każdej choroby zastosować najbardziej odpowiednie lekarstwo. Gdy idzie o ogólne środki lecznicze dla Kościoła, to ponieważ reforma powinna się rozpocząć równocześnie od najwyżej i najniżej postawionych, czyli zarówno od kierujących, jak i kierowanych, dlatego przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tych, którzy są przełożonymi, aby reforma od nich się zaczęła i od nich przeszła na innych. Kardynałowie, patriarchowie, arcybiskupi, biskupi i proboszczowie sprawują bezpośrednią pieczę nad duszami. Z największą zatem pilnością należy dążyć do tego, aby bezpiecznie można im było powierzyć prowadzenie owczarni Pana. Stąpmy jednak od pierwszych do ostatnich, to znaczy od kierujących do kierowanych. Ten bowiem, kto zabiega o podniesienie życia chrześcijańskiego, nie może ich żadną miarą pomijać. Nie wolno zatem zaniedbać żadnego wysiłku, aby dzieci od najmłodszych lat były wychowywane w czystości wiary chrześcijańskiej i świętych obyczajach. Do osiągnięcia tego celu nic nie jest bardziej skuteczne, jak święte nauczanie doktryny chrześcijańskiej i powierzanie wychowania dzieci wyłącznie ludziom dobrym i bojącym się Boga. Ojcze Święty, oto co na teraz w tej tak ważnej sprawie podsunął mi Pan. Początkowo może się to wydawać bardzo trudne, gdy jednak porówna się te środki z wielkością przedsięwzięcia, wyda się to bardzo łatwe. Zresztą wielkie rzeczy osiąga się wielkimi środkami, a wielkie przedsięwzięcia są właściwością ludzi wielkich. Refleksje końcowe. Trzy myśli końcowe. Wielkim, nieocenionym skarbem jest, gdy kapłan katolicki żyje stabilnie w stanie łaski uświęcającej. Wielkim, nieocenionym skarbem jest, gdy kapłan katolicki żyje stabilnie w stanie łaski uświęcającej. Druga myśl. W czasach zamętu powszechnego będzie rzeczą piękną i dla dusz wielu pożyteczną, jeśli katolickie duchowieństwo polskie ofiaruje bogactwa najlepszych zasobów swojego intelektu, talentów i czasu na wyrazistą służbę apologetyczną o szerszym zasięgu. Z całym szacunkiem dla głosów z zagranicy i z całym szacunkiem dla głosów kompetentnych osób świeckich, niech dają się słyszeć ortodoksyjne, katolickie głosy kompetentne duchowieństwa polskiego. Trzecia myśl. Czcigodnym konfratrom w kapłaństwie pozwolę sobie polecić trzy lektury na czas zamętu powszechnego, lektury porządkujące, orientujące, mobilizujące. Pius XI, encyklika Ad Catholici Sacerdoci. Ksiądz profesor Józef Umiński uratował Polskę od protestantyzmu, kardynał Stanisław Hozjusz. Gdzie jest twoja msza, kapłanie?
17 księży opowiada o swojej drodze do mszy wszechczasów. Czasy zamętu powszechnego. Przezwyciężenie zamętu i przywracanie Bożego porządku będzie zależne w decydującej mierze od duchowieństwa katolickiego. Jeśli kapłani będą poznawać i głosić nieskażoną katolicką doktrynę, sprawować nieskazitelny katolicki kult i będą prowadzić życie święte, będziemy mogli zachować uzasadnioną nadzieję odnoszącą się do Kościoła Świętego i do dobra zbawienia dusz wielu. W czasach zamętu powszechnego przypominamy słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W czasach zamętu powszechnego przypominamy słowa apostoła narodów: przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Dziękujemy za te niezwykle głębokie wskazanie i napomnienie o roli i wadze kapłaństwa katolickiego, kapłana i jego misji w głoszeniu, przekazywaniu ortodoksyjnej nauki katolickiej, a także o konieczności i obrony tradycyjnego depozytu wiary.